Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałbym kontynuować temat związany z mapowaniem UV i w tym krótkim tutorialu powiedzieć kilka słów na temat tzw. warstw. Wiemy, że warstwy w widoku 3D są to takie obszary, w których można mieć niezależnie rozdzielone obiekty. Na przykład na jednej warstwie mogę dodać plane'a, potem przełączyć się na drugą warstwę i na drugiej warstwie dodać cube'a. I te obiekty są od siebie oddzielone wizualnie. Mogę na obu z nich pracować niezależnie, mogę również z shiftem zaznaczyć obie warstwy i wtedy będą one na jednej warstwie jakby jednocześnie. Znaczy mój widok zawiera obiekty ze wszystkich warstw. Natomiast warstwy UV są czymś zupełnie innym. I te warstwy UV, aby można było z nich skorzystać, można bardzo łatwo utworzyć. Zatem weźmy sobie jako obiekt taki doświadczalny zwykłego cube'a. I teraz jeżeli się dobrze przyjrzeć, to na zakładce Object Data, tam gdzie mamy różne dane obiektu, mamy taką specjalną zakładkę czy też panel o nazwie UV Maps. Obecnie nie ma tam żadnej mapy UV, ponieważ mapa UV musi być wcześniej utworzona. A więc jeżeli przejdę do edytora UV, przypominam, że włącza się go przez kombinację Shift F10, to mogę w trybie edycji szybko zrobić operację Unwrap i to powoduje, że w warstwach UV pojawia się pierwsza warstwa domyślnie nazywająca się UV Map. Mogę ją usunąć przyciskiem minus. Mogę także wyłączyć tę warstwę, jeżeli będę miał ich więcej, za pomocą takiego aparaciku. Wystarczy tylko, że kliknę w jakąś inną. Mogę tę warstwę usunąć minusem i wtedy jej nie ma. I wtedy również nie mam rozwinięcia UV, żadnego. Mogę także zamiast naciskać przycisku U, nacisnąć również znak plusa. To również tworzy mi rozwinięcie UV w taki domyślny, standardowy sposób, czyli to jest identyczne z opcją Unwrap. Jeżeli utworzę sobie takich map kilka, naciskając kolejny raz przycisk plus, to te mapy będą się nazywały zgodnie z stylem Blendera. W takim momencie będą one dostawały dodatkowy numerek. Mogę te nazwy pozmieniać, znaczy mogę zmienić im nazwy, na przykład to będzie pierwsza, to może być druga mapa UV. Mogę zrobić również trzecią, a czwartą mapę zwyczajnie kliknę i usunę. Przy okazji, wspominałem o tym aparaciku. Jeżeli kliknę w warstwę UV i następnie w aparat, to taka warstwa będzie się renderowała. To znaczy, ona będzie miała wpływ na to, co renderuje się, jeżeli oczywiście dodajemy jakieś materiały i inne rzeczy. A więc teraz te warstwy wszystkie są identyczne, ponieważ tworzyłem je naciskając przycisk plus z zaznaczoną pierwszą warstwą, a więc druga jest dokładną kopią pierwszej, a trzecia jest kopią drugiej. Oczywiście, jeżeli teraz jedną z tych map zmienię, to ona będzie oczywiście unikalna, a więc mogę zaznaczyć tę mapę i na przykład pomniejszyć. Trzecią mapę mogę na przykład rozwinąć w zupełnie inny sposób, używając projekcji Smart UV. I teraz klikając w te mapy, będę miał każdą z nich inną. Widać, że nawet zachowują zaznaczenie pomiędzy sobą. Jest to opcja, która przydaje się przede wszystkim do takiego mapowania, które opiera się na wielu mapach UV. Można sobie wyobrazić, że na przykład kolory mapuje za pomocą jednego rozwinięcia UV, kolory tekstury na obiekt, natomiast na przykład wypukłości, albo przezroczystość, albo jeszcze inne cechy materiału mogę mapować innymi mapami. I wszystkie one mogą być rozwinięte w różny sposób. Innym rodzajem zastosowania jest projection painting, czyli malowanie projekcyjne. I ten tutorial tak naprawdę jest wprowadzeniem do takiego malowania właśnie. Nie, jednak na razie skupimy się tylko na tych mapach UV. No i teraz często robi się tak, że w przypadku jakiegoś bardziej skomplikowanego obiektu, wstawmy sobie na przykład Susan od przodu, ten obiekt rozwija się na różne sposoby. Pierwsze rozwinięcie, to główne, może być rozwinięciem typu Smart UV Project, co powoduje, że małpka, czy też nasz obiekt, będzie porozcinany na wiele różnych obszarów, na przykład w ten sposób. Niech tak zostanie. Mogę teraz nazwać tą mapę na przykład główna. Natomiast potrzebować mogę również innych map, dlatego dodaję takie mapy, a następnie nazywam je na przykład od przodu. Przód. Mogę nazwać także mapę taką jak bok, czy też utworzyć i utworzyć jeszcze jedną mapę, na przykład góra. I teraz, jeżeli będę chciał, to mogę tą mapę główną pozostawić w takiej formie, w jakiej ona jest, natomiast przód mogę odwrapować, korzystając z Project From View. I wtedy mam małpkę rozwiniętą od przodu. Bardzo proste i sympatyczne. Tak samo mogę zrobić z bokiem. Mogę małpę ustawić w widoku z boku, następnie zrobić Unwrap From View i już mam rozwinięcie boczne. Mogę także rozwinąć ją z góry, czy też rzutować ją z góry na swoją projekcję dwuwymiarową i jest już rozwrapowana również z góry. I wszystkie te mapy są niezależne. Co więcej, jeżeli wczytam teraz jakiś obrazek albo jakiś utworzę, na przykład weźmy sobie guzik New, zrobię czarny obrazek o nazwie na przykład główna
to w tym momencie ten obrazek może być czarny. Natomiast jeżeli kliknę sobie w inną mapę, to tę mapę mogę utworzyć z obrazkiem, który będzie na przykład w kratkę. Weźmy sobie UV Test Grid i tutaj niech będzie jakiś temp, w sensie tymczasowej mapy. Temp to skrót od temporary, czyli tymczasowy. OK? I teraz mam dwie różne tekstury przypisane do dwóch różnych map. To jest super sprawa. Co więcej, ten tutorial może być także wstępem do innego tutoriala, w którym pokażę, mam nadzieję, że to już niedługo zrobię, jak wybejkować tekstury i wtedy można mieć różne tekstury na tym samym obiekcie, natomiast potem wszystkie one mogą znaleźć się na jednym obrazku na skutek właśnie bejkowania. Dodatkowo, jeżeli włączę sobie podgląd tekstur, to widać, że w jednej mapie te tekstury to siatka, a w innej mapie tekstury są czarne, a w jeszcze innej nie mam żadnych nałożonych, dlatego obiekt wydaje się taki biały. OK, warto wiedzieć, że są takie warstwy, nie można ich za bardzo przesuwać na tej liście, można je tylko włączać przy renderowaniu, można je klikać, ale to jest punkt wyjściowy do mapowania projekcyjnego, czy też do malowania tekstur w mapowaniu UV projekcyjnym. OK, dziękuję za uwagę, zapraszam do polskiego kursu Blendera, tam jest więcej tutoriali.